Sara, jak w rok z hakiem zbudować tak silną markę, która będzie nie tylko w Witkacu, ale też w Harrodsie, w Selfridges i którą będą nosić największe gwiazdy, nie tylko polskie, ale też hollywoodzkie? No bo to jest osiągnięcie, to jest spory sukces. Z pewnością ciężko pracować, ale przede wszystkim wierzyć, marzyć i robić to, co naprawdę, ale tak na 100%, bo ja wiem, że często się mówi, że coś ci w sercu gra i sobie coś tam zrobisz i będziesz robił, ale realizować tylko takie marzenia i takie pragnienia, które naprawdę siedzą gdzieś tam głęboko i długo, nie takie chwilowe zachcianki, chwilowe jakieś tam zajawki. I myślę, że to jest przepis na sukces. No ale ciężka praca przede wszystkim. Ja nigdy w życiu tak ciężko nie pracowałam, jak to tak. Ostatnie 2 lata, naprawdę. To fajnie brzmi, ciężka praca, spełnienie marzeń, tak. Ale ile trzeba pieniędzy włożyć w marketing, żeby tak szerokie kręgi zatoczyć? Dzisiaj właśnie rozmawialiśmy o tych publikacjach płatnych, które Hubert cały czas próbuje dementować, bo no, oczywiście istnieje coś takiego jak publikacje płatne, ja też o tym wiem i też takie robiłam, robię czasami. Natomiast no, chociaż bardzo bym chciała, nie stać mnie i mojej marki byłoby na to, żeby płacić tym dużym, dużym gwiazdom za publikacje. No, sam wiesz, jakie są realia instagramowe, typu zdjęcie chyba na Instagramie Kendall Jenner, dedykowane, to jest chyba około $1 000 000, jedno zdjęcie. Także my mamy takie zdjęcie, ale nie zapłaciłam za nie $1 000 000. Okej, czyli wysyłacie i mocno trzymacie kciuki, żeby gwiazda się w tym pokazała. Tak to wygląda? Wiesz co, zawsze gwiazda wybiera. To nie jest tak, że my wysyłamy w ciemno, więc mam złą informację dla tych, którzy myślą, że sobie wyślą i pójdzie. To tak nie działa. Ja też tak myślałam kiedyś, dopóki nie poznałam Huberta. Natomiast nie, to jest najpierw komunikacja. Najważniejsza jest komunikacja, znajomości, podtrzymywanie tych znajomości, jakieś dobre kontakty ze stylistami, no bo jakby oni są kluczem do gwiazd. Oczywiście zdarza się, że gwiazda sama się odezwie i bywało tak przez Instagram The Money. Ale oczywiście to było też jakby konsekwencją tego, co wydarzyło się wcześniej i tych wszystkich Kendall, Hailey i tak dalej. No nie ukrywajmy, że to napędza na pewno zainteresowanie marką i jakby dzięki temu są te kontakty. Także na pewno nie można wysłać i czekać, tylko trzeba dać im wybór, trzeba dać im czas. Oni sobie wybierają i są bardzo, bardzo wybredni, bo mają do wyboru naprawdę wszystkie marki świata. Ja czasami patrząc, wiesz, widząc kogoś w moich ubraniach, zastanawiam się, jakim cudem akurat ta osoba wybrała moje rzeczy, a nie te wszystkie inne marki, no bo one naprawdę też są przecież cudowne. Ale myślę, że to jest nagroda za to, ile serca w to wkładamy i naprawdę pracy. I ja bardzo wierzę w tą markę. A żeby zacząć i żeby ruszyć z taką marką, ile trzeba zainwestować? Bo rozumiem, że na początku pomógł ci Artur. Artur jest moim mężem, więc generalnie tak już właśnie... Też pewnie udziałowcem. Ostatnio, nie jest. Generalnie Artur w ogóle... Artur ma swoją pracę, także nie ma czasu na to, żeby się zajmować moją marką. To była mój pomysł, moja pasja. Natomiast to nie były ogromne pieniądze. To nie jest tak, że ja... Oczywiście, że konsultuję wszystko z mężem, natomiast... To nie jest tak, że ja musiałam pójść i powiedzieć: Artur, słuchaj, ja teraz otwieram markę i musimy na początek zainwestować parę milionów, ale to się zwróci, kochanie. No nie, absolutnie tak nie było i to bardzo organicznie postępuje. To też nie jest tak, że naraz trzeba mieć ogromne fundusze i je wpompować w nową firmę, bo to wszystko trwa. Przygotowanie tej marki i tej kolekcji pierwszej to był rok. Także myślę, że każdy, zależy w co się też celuje, tak? Ja wiedziałam, że chcę droższe rzeczy, więc musiałam więcej inwestować w materiały i tak dalej, ale odszycie i ludzie i tak dalej, to kosztuje tyle samo wszystkich. Także myślę, że to naprawdę, jeżeli są tutaj chętni, którzy chcieliby założyć markę, to na pewno jest to dostępne dla bardzo, bardzo wielu ludzi i wiem też, że bardzo dużo banków udziela pod biznesplany dobre pożyczek, także myślę, że to nie jest nieosiągalne i takie niemożliwe. Mi się bardzo podoba, jak z takiej pozycji łak przeszłaś do pozycji girl boss i nikt ci już nie wypomina, wiesz, że jesteś żoną znanego męża, no bo nigdy się tego też nie wstydziłaś. Mówiłaś wprost, że tak, mój facet jest znany, dzięki niemu jestem w przestrzeni publicznej. I to jest bardzo fajne, że robiłaś to, wiesz, bez przepraszania i bez udawania. I lubisz konkretny, fajny, wysoki poziom życia. Czy dziś, będąc niezależną, mając swoją firmę, byłabyś się w stanie utrzymać z The Money na takim samym poziomie? I
znowu o pieniądzach gada. Tak, tak subtelnie, subtelnie. Myślę, że tak. Super, to bardzo fajnie, że można, to jest inspirujące myślę dla wszystkich młodych przedsiębiorców, że w rok można zbudować tak silną markę, że już tak szybko ona przynosi profity. Naprawdę ja zachęcam wszystkich, którzy mają takie marzenia, ale tak jak mówiłam, prawdziwe. No i oczywiście tutaj też się na to składają masa różnych innych rzeczy, nie tylko marzyć. Trzeba mieć jakieś umiejętności, trzeba mieć dobry team, trzeba mieć jakieś finanse, plan. No i trzeba mieć konsekwencje, to na pewno, bo są różne momenty i zawsze w każdej, nawet najlepiej prosperującej firmie są gorsze i lepsze ups and downs, jak to się mówi. Także nie poddawać się, kiedy jest trochę gorzej, bo też tak bywa.